No dobra, to w takim wypadku, skoro trafiliśmy do miejsca, które wygląda jak czyjś dom, to zobaczmy, czy ktoś tam jest. O! Niezły zasięg ma ten telefon. Halo? Mama! Tak się o ciebie martwiłam, kochanie. Kiedy wreszcie skończysz tę swoją włóczęgę? Wiesz, twój szef szuka cię po całym świecie. Nie wracam do domu, mamo. Kate, ale przecież miałaś inne plany, nieprawdaż? One się zmieniły, mamo. Życie się zmienia. O Boże, Kate, czyś ty oszalała? Może, nie wiem. Mój Boże, Kate! Na razie, mamo. Mamusia nie brzmiała na przekonaną. Nie dziwię jej się. Oho, a ten niucha. Co ty tam wyniuchujesz w śniegu? Chodź do środka. Ogrzej łapy, właśnie. Rozejrzymy się tutaj, póki mamy taką okazję. Patrzcie państwo. Matrioszka. Jest też i siekiera oraz poradnik wędkarski. Łosoś pomarańczowy. Łosoś złoty inaczej. Salmo arausio. Rozmiar, długość 20 do 30 cali i 5 do 12 funtów wagi. Łososie w morzu po 3 latach mogą osiągnąć wagę ponad 20 funtów. Wygląd. Młody łosoś jest podobny do pstrąga. Jego skóra jest nieco bardziej złocista i jest smuklejszy. Pysk ma mniejszy, a płetwę ogonową węższą. Dolna szczęka jest zakrzywiona. Dorosły osobnik odróżnia się od pospolitych łososi jasno-pomarańczowym zabarwieniem. Środowisko rzeki i jeziora, bardzo zimna woda. Pożywienie, drapieżnik, wybredny, jeśli chodzi o kolor zdobyczy. Jego ulubionym pożywieniem są zielone żaby. Tę rzadką rybę można spotkać w dobrze natlenionych zbiornikach wodnych na Syberii. Po jednym lub dwóch latach w rzece młody łosoś przedostaje się do ujścia rzeki, a następnie do morza, aby potem wrócić do wody słodkiej. Tylko nieliczne osobniki mają dość szczęścia, aby powtórzyć ten cykl kilkakrotnie w życiu. Są ważnym źródłem pożywienia wielu drapieżników, na przykład niedźwiedzi brunatnych. Okres godowy od listopada do stycznia. Charakterystyka: wojowniczy i odporny, preferuje zacienione obszary w dole wodospadów. Wiek do 8 lat. Spożycie: ryba ta jest stosunkowo łatwa do złapania i jest wyjątkowo smaczna. Ciekawa informacja w takim wypadku. Jak najbardziej. Czy jest jeszcze tutaj coś, co moglibyśmy sobie sprawdzić? No ja bym chciała zobaczyć, co to jest za dziwny plakat tutaj, ale raczej nie mam takiej szansy. Więc... A, proszę, to jest kuchnia. Swoją drogą ciekawe miejsce, naprawdę. Wszystko otwarte. No i jakiś ryb sobie tutaj wisi. O, proszę. Kosz na ryby. No, dobra. Nasz fokostworek. Ale gdzie tutaj ktoś, kto tutaj mieszkał? Spał chyba tutaj, na materacu. No dobrze. Cóż, trudno. Zabieramy się stąd. I co teraz? Łapy ci zmarzły i nie chcesz wyjść na zewnątrz? Poczekaj tylko. Ojej! Aleś zamknęła biednemu misiowi drzwi na nosie. No ale dobra. Rozumiem, że nie przejdziemy tamtędy, więc musimy się udać tutaj. A te drzwi niestety nie prowadzą nigdzie daleko, tylko nad strumień, rzekę. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko skorzystać z porad umieszczonych w poradniku wędkarskim. Albowiem nie pozbędziemy się głodnego misia, dopóki nie damy mu czegoś na pożarcie. A Yuki średnio się do tego nadaje. Dobra, co by tutaj? Coś zielonego. Spróbujmy tak.
Ciekawe, czy nasza droga Kate jest lepszym wędkarzem niż ja. No, coś jest. Mikroskopijne, ale jest. A Yuki, żebyś ty tylko nie próbował tego zżerać. Założę się, że nie możesz się doczekać, aż trafi ci się pyszny kąsek, co? Ja. Ale to nie dla ciebie, mój drogi. Musimy po prostu przekupić niedźwiedzia, żeby sobie poszedł. Bo tak jakby chcemy przejść dalej. Bo tak naprawdę przybyliśmy tutaj tylko po siekierę. I zaraz pojawiły się komplikacje. No. Niedźwiedź wygląda na głodnego. Tak jest, niestety. A więc... postarajmy się go przekupić. Ciup! Jest i ryba. Idź pan stąd. Lub pani, nie wiem jakiej płci jest ten niedźwiedź. Jest w swoim niebie. To jego ulubione jedzenie. No, zdecydowanie. Aczkolwiek mógłby sobie je złapać sam, bez naszego udziału. No, Yuki, teraz możesz przejść. Zapraszam. Pięknie. Misia nie ma, można iść. A właśnie, jeszcze tylko zgarnę sobie... te rybie zwłoki, co tutaj leżą. Tak jest, szkielet ryby. I teraz tak... ponieważ mamy już siekierę, to możemy udać się do tego zrujnowanego mostku. I tam spróbować się przedostać. Na drugą stronę. O właśnie. I w ten sposób powinniśmy być w stanie pozyskać linę. Muszę się przeprawić przez tę przepaść. Jest tylko jedno wyjście. No proszę. Nasza droga Kate Indiana Jones Walker bierze się do roboty. Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Perfekcyjny rzut. Tak jest, cudownie. Hej, Yuki, wracaj tutaj. Piękny rozbieg, przecudny skok. Masterpiece. Cóż, z pewnością w ten sposób nie uda mi się wrócić. No, zdecydowanie nie. Trzeba będzie wymyślić jakiś inny sposób na powrót, jeżeli taka potrzeba zajdzie. Hej, Yuki, stój! No i masz. Już poleciał gdzieś. Pytanie brzmi, gdzie i po co? Yuki, wracaj tutaj. Dziadu jeden. Gdzie ty jesteś? O matko, biedne ptaszysko. Yuki, zostaw ptaka w spokoju. Ciężko stwierdzić, co za dźwięki z siebie wydaje ten zwierz. Ten zwierzak to wybryk natury. Zdecydowanie. Z tym jestem w stanie się zgodzić. No ale dobra. Podążajmy za tym małym gamoniem. Jedno, czego mu na pewno brakuje, to intelektu. Hej, Yuki! Nieznośny maluch! Jak sobie wyobrażasz, że ja... co? Hej! Masz psa? Brawo! A teraz zajmiemy się Jankieską. Hej, Yuki! Wracaj do pociągu! Szybciutko! Chociaż tyle, że zrozumiał. Nie trafiłeś, przygłupie! Ona nadal tam jest, a zwierzak biega na wolności! Dawaj następny kamień i kończymy z tym! Jej, głowa! Będzie bolało! Niedobrze! I o to chodzi, przygłupie! Ona chce zabrać nasze kości mamuta! Twoje kości, Igor! Szybko!
Bierz kamień i ziół! Dalej! Dalej! Czy to podchodzi pod wypadek lotniczy? Zapewne tak. Tak, to się nazywa podwójne zastosowanie dla siekierki. Użyjemy jej jako czekanu. Weź tu bądź mądry, bo teraz trzeba będzie się tam dostać. Nigdy w życiu nie sądziłam, że się na to zdobędę. No widzisz. Wspinaczka bez zabezpieczeń. Nie zmienia to tego, że ja szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia, jak my to zrobimy, moja droga Kate. Czy my damy radę się dostać na górę tędy, czy nie bardzo? Jest chyba taka szansa. Tu się chyba jeszcze dasz radę wspiąć, a tu? Zobaczmy, jak to przejdzie. Dobra, tutaj na górę nie dasz rady, a czy tędy dasz radę? Tu całkowicie nie. No dobra. Skoro nie, to nie. Spróbujemy tędy. Za daleko. A tak jakoś? Wciąż nie. A tak jakoś? Damy radę? O, jesteśmy do przodu. Tak się nie przedostaniemy, więc znowu trzeba kombinować. Spróbujmy nie, musisz zejść co najmniej jedno niżej. I zobaczmy, czy przejdziemy. Tak, nie przejdziemy. A tak jak zrobię? Tak. Teraz powinniśmy dać radę. No dalej, Kate. Wybacz, Marson, ale ryba mi się wyrwała. Jest śliska. Proszę posłuchać, panie Marson. Musi pan zrozumieć. Ona trzyma wszystkie karty. I do tego jest w zmowie z tutejszymi. Katyn, stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. Rodzina Kate się niepokoi. Będziemy mieć masę kłopotów, jeśli nie sprowadzisz tutaj dziewczyny. To nie strzelanina na Manhattanie, panie Marson. Dalej można jechać tylko konno, przez śniegi. Tu jest ta wieś, a za nią nic. Nic za nic. Ona oszalała. Cholera. Nie doceniacie Kate po prostu, moi drodzy. Zupełnie jej nie doceniacie. Trzeba było ją docenić wtedy, kiedy była w Nowym Jorku. A nie krzyczeć na nią wtedy, kiedy była w Valadilen, a potem w kolejnych mieścinach. Zobaczmy, gdzie mnie to zawiedzie, bo szczerze mówiąc, ja się tutaj zawsze gubię. To jest to miejsce, które dla mnie wygląda z każdej strony tak samo, więc... Ja bym chciała się rozejrzeć. Pociąg jest naprawdę za daleko. No jest za daleko, to fakt. A musimy znaleźć przede wszystkim A. człowieka, który się rozbił i B. tę parkę idiotów. To mamy rozbitka. Nie wygląda to najlepiej. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało pilotowi.
Hello? Żyje pan? Obudź się! Hej! Obudź się! Ach, nic z tego. Ze słuchawkami na uszach nigdy mnie nie usłyszy. Szczególnie, że śpi. I to w najlepsze. No dobra, to może nie być takie proste, bo z tego co się orientuję, żeby go obudzić, potrzebujemy się pobawić tym dziadostwem. Działa. No dobra, Okej, coś się zaświeciło. 03, pięknie. Dwadzieścia osiem. Okej. To jest chyba to, co potrzebujemy w każdym razie. Oje, mnie pamięć nie myli. Żeby móc się skontaktować z delikwentem. Albowiem... Nie tak daleko stąd jest coś. Czy to było tutaj? Oto jest pytanie. Nie, to na pewno nie było tutaj. No jak mówię, ja tutaj zawsze w tym miejscu błądzę. To jest taka niegościnna dla mnie okolica. O! Świry. No i masz babo placek. Boże, Hans leżał na saniach. Muszę jak najszybciej dostać się do pociągu, inaczej ich nie złapię. No. W tej chwili musimy skontaktować się z pilotem. Ale przynajmniej teraz już wiem, gdzie mam iść, bo przynajmniej mam te linie. O właśnie. Jest i wieża. Jak to leciało? 0328? Tu. Borys. Borys. Odbiór. Tu Kate Walker. Obudź się. Obudź się. Hej. Przestań mnie lizać. Hej, gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół. Rozepnij pasy. Pasy? A tak, pewnie. Tylko pociągnę za ten zaczep i... No i masz. Mam nadzieję, że jesteś cały. Spokojnie, spokojnie. Borys... Może i jest ofermą, ale sobie powinien poradzić. Aż tak wielką ofermą na szczęście nie jest. W takim razie my możemy się udać już do niego z powrotem. I dzięki tej linii wiem już, w którą stronę mam się udać. Tak, strasznie mylę kierunki. Standardowy mój problem. Kierunki. Borys, jak tam? Żyjesz? Cały jesteś? Hejo. Borys! Ach, Kate. Mój odrzutowiec jest kaput. Zupełnie zniszczony. Ale przynajmniej się nalatałeś, tak jak chciałeś. Biedny Borys. Twój odrzutowiec jest w opłakanym stanie. Ale latałem pośród gwiazd, Kate Walker. Niewielu ludzi może się tym pochwalić. Co prawda, to prawda. Hans Vorarlberg został porwany. Jak to możliwe? Porwało go dwóch oprychów. Właśnie ich ścigam. Biedny pan Vorarlberg. Przykro mi, ale nie mogę tu wiele pomóc. Rozumiem. Ale może jednak coś, nie coś? Za wszelką cenę muszę złapać tych łotrów. Hans nie czuje się najlepiej. Z przyjemnością bym ci pomógł, Kate Walker. Ale nie mam pojęcia jak. Pociąg stoi u podnóża góry. Nie uda mi się tam dostać. A mój odrzutowiec leży w strzępach. Cóż,
Lądowanie nigdy nie było moją mocną stroną. Jesteś pewien, że nie mogę polecieć twoim odrzutowcem? Aż za bardzo. Ja wiedziałem, że lot będzie niemożliwy, więc otworzyłem kokpit, wcisnąłem przycisk i w górę. Może uda się wykorzystać katapultę w siedzeniu drugiego pilota, ale musisz najpierw przełączyć ją na ręczne sterowanie. Muszę znaleźć sposób, by uruchomić katapultę w siedzeniu. Dobrze. Na wszelki wypadek tu zostanę. Zobaczmy, cóż tam zobaczymy w tej nieszczęsnej mechanice katapulty. No dobrze. Nie, towarzyszko. Te współrzędne poślą cię prosto w urwisko. Czyli musimy określić współrzędne, tak? No cóż, to w takim wypadku... Czym prędzej wracamy z powrotem tam do tej wieży nieszczęsnej, albowiem tam było coś, co może nam pomóc. Bo był tam radar, cała wieża radarowa. I łatwo będzie określić, mam nadzieję, współrzędne, którym mamy się udać, albowiem... Jak Kate się wespnie, to... czy w tę stronę, czy... O! Sądzę, że w tę stronę. Bo tak mniej więcej wiodą... sanie. Ten ślad po saniach. Jest i pociąg, tak? I to jest... Niech no ja zobaczę. 20-80, tak? 20 w górę, pi razy oko. Okej, zobaczymy jak to pójdzie. Bo pi razy drzwi to jest chyba 20-80. Tak mi się wydaje. Po próbach odczytania tego całego radaru. W końcu pociąg jest metalowy, więc na radarze powinien być całkiem nieźle widoczny. I to właśnie chyba był on. No dobrze, zobaczmy, co nam z tego przyjdzie. Zapraszamy, droga pani. Muszę przyznać, że nie sądziłam, że się jeszcze spotkamy. Fortuna to kapryśna dama, Kate. Co fakt, to fakt. Borysie, możesz mi pomóc przy ręcznym sterowaniu mechanizmu katapultującego? Znajdź kierunek celu i wpisz współrzędne. Niestety radar nie działa. Do zobaczenia, Borysie. Powodzenia, cukiereczku. Już mi tutaj nie słuć. Nie cukiereczkuj. Dobrze, 20... 80. Nie, towarzyszko. Te współrzędne poślą cię prosto w urwisko. Więc może 80-20? Wszystko sprowadza się do tego, że ja mylę zawsze kolejność. Strzał w dziesiątkę, Kate Walker. Wylądujesz od razu w wagonie restauracyjnym. Pomogę ci z pasami. To się nazywa jazda bez trzymanki. A właściwie lot. Nieźle, Kate, nieźle. No ale dobrze, zobaczmy sobie, w jakim stanie jest nasz drogi pociąg. Oho.
Halo? Panno Walker? Tu pułkownik Emeliów. Pamięta mnie pani? Z Romansburga. Pułkownik Emeliów? Ależ oczywiście. A skąd wziął pan mój numer? Nieistotne. Panno Walker, dzwonię do pani, ponieważ odwiedził mnie pewien dżentelmen. Amerykański detektyw. Wypytywał o panią, o pociąg i pani przyjaciela pana Vorarlberga. Oczywiście nic mu nie powiedziałem, ale... Pułkowniku, proszę zatrzymać tego człowieka za wszelką cenę. Jesteśmy w Rosji. Wokół zima, a kiedy słońce zachodzi, czas biegnie bardzo wolno. Jeśli on panią odnajdzie, to będzie prawdziwy cud, panno Walker. Będę wdzięczna, pułkowniku. Jak widać, pytają o nas dosyć aktywnie.